Serdecznie kochani, w kolejnym materiale z cyklu rozmów z praktykami biznesu, przedsiębiorcami, specjalistami w swoich dziedzinach. Dzisiaj naszym gościem jest Jakub Kocjan. Witaj, Jakub. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Cześć, Arku. Jakub jest założycielem takich firm jak Motiva HR, Coco Camper, ale Jakub też posiada bardzo duże doświadczenie w sprzedaży. Pracował i zajmował się sprzedażą w takich firmach jak Emplo, Grupa Absolvent czy też HLS Cars. Jakub, mam do Ciebie prośbę, czy mógłbyś mnie poprawić, czy wszystko powiedziałem ok, czy mógłbyś coś dołożyć? Tak, znaczy tak naprawdę jeżeli chodzi o pracę dla kogoś pod kątem sprzedaży, to było od sprzedaży w branży IT, z elektroniki konsumenckiej, później przejście do sprzedaży rozwiązań IT dla jednego z dostawców do branży farmaceutycznej przez właśnie Emplo czy grupę absolwenta do własnego biznesu. HLS, o którym wspomniałeś, jest to klient nasz HR-owy, w którym też wspierałem go interimowo pod kątem badania procesów sprzedażowych na bazie też kandydatów od nas. Jest to firma zajmująca się wynajmem aut w modelu głównie jednorocznym, ale też wydłużają już w tym momencie proces sprzedaży do 24 miesięcy najmu. Super. Jakub, ja zazwyczaj pytam swoich gości odnośnie ich drogi biznesowej, jak to tak naprawdę się zaczęło i kiedy właśnie nastąpił ten moment, kiedy moi goście postanowili otworzyć własną działalność, ale zanim dojdę do tego, chciałbym właśnie zahaczyć o tą sprzedaż, bo posiadasz mega doświadczenie w tym obszarze. No i właśnie chciałem zapytać, jak to się stało, że właśnie trafiłeś do sprzedaży? Czy to był przypadek, czy właśnie pomyślałeś, że właśnie takie kompetencje, umiejętności także przydadzą Ci się w kolejnych latach? Znaczy, ja podobno charakterologicznie od dziecka sprzedawałem swoje pomysły, idee czy klocki Lego, jak było potrzeba, czy rzeczy, które dostałem od rodziców, chciałem wymienić na nowe, sprzedawałem, żeby kupić sobie inne, więc myślę, że to jest gdzieś tam wpisane w moje DNA. Po drodze jeszcze miałem taką przygodę, że chciałem zostać akcjonariuszem i studiowałem matematykę, bo uważałem, że tam będzie można zarobić odpowiednie pieniądze. Niestety charakter wygrał z tym, że potrzebuję wyjść do ludzi, pracować z nimi. Oczywiście rozumienie sprzedaży, tego, że myślimy, że umiemy sprzedawać, a de facto poznanie tego procesu, nauczenie się go i domykania sprzedaży, to jest bardzo długa, długa droga, bo to ci się uda sprzedać w przypadku, a to, gdzie kontrolujesz proces, no to jest coś, czego się cały czas uczę. W jakim stopniu mi to wychodzi, no bo myślę, bo biznesy, które prowadzę, rosną, ale jeszcze myślę długa droga przede mną, żeby nauczyć się domykać sprzedaż, niż tylko generować pomysły, idee i siać jak najwięcej na rynku. Super. No i właśnie teraz chciałem dopytać o ten moment, kiedy właśnie pomyślałeś, że okej, jest teraz świetna okazja, świetny moment na to, żeby pójść na swoje i założyć własną działalność i pracować już na własny rachunek. Nie wiem, czy mnie słychać, czy przerywa. Tak, teraz jest okej. Już jesteśmy. Był to taki moment, w którym pracowałem dla jednej z agencji rekrutacyjnej, w której rekrutowaliśmy dla motoryzacji i zaproponowałem właścicielom, żebyśmy skupili się na pozyskiwaniu klientów z motoryzacji. Pojechałem w Polskę, odbyłem ponad 30 spotkań w różnych miejscach w Polsce. I po około 20 dniach zapytałem się, gdzie są wyniki. Znaczy zapytali się mnie, gdzie są wyniki właściciele. W procesie sprzedaży, który średnio trwa około 90 dni, żeby pozyskać kontrakt i go zrealizować, więc to było trochę nieadekwatne pytanie. Stwierdzili, że tego kierunku nie chcą obierać dalej, jakby jako takiego fokusu. W tym czasie jeden z moich znajomych, swego czasu klient, aktualnie wspólnik, powiedział, to chodź, rób to z nami w motoryzacji, bo my i tak działamy jako grupa Motiva, no to możemy mieć agencję HR-ową. Ja mówię, no okej, ale jak miałoby to wyglądać? No i pomogli mi na poziomie zapewnienia podstawowego cashflow, żeby rozwinąć skrzydła, no bo nie będę ukrywał, że byłem w takim momencie, że kupiłem mieszkanie, bo pracowałem na etacie w
było mnie na nie w jakimś tam stopniu stać, ale nie odkładałem, bo je wykańczałem, więc nie miałem, mogłem sobie pozwolić nagle na takie odcięcie się od pewności biznesowej. Pytanie, jak po co słychać deszcz, bo akurat jadę samochodem. Jest wszystko ok, także słychać, widać. Więc to taka była decyzja, że mój wspólnik powiedział, chodź na swoje, pomożemy ci przez 2, 3, 4, 5 miesięcy na poziomie twoich tam podstawowych kosztów, bo i tak rośniemy, potrzebujemy takich ludzi, no a później zacznij zarabiać na siebie, zacznij domykać sprzedaż. No, i udało się, no nie będę ukrywał, że udało się. Oczywiście miałem to ułatwienie, że było zaplecze wspólników, którzy mogli w pewnym momencie pomóc, jeżeli nie wiem, czekaliśmy na płatność klienta, ale zajęło to około 8 czy 9 miesięcy, żeby wejść na pełne własne cash flow. Super. Wspomniałeś o firmie Motiva HR. Mógłbyś coś więcej o niej powiedzieć? W jaki sposób właśnie pomagacie klientom? Motiva HR jest agencją rekrutacyjną z bazowym założeniem rekrutacja dla motoryzacji. Aktualnie rekrutujemy dla różnych branż, dla różnych rodzajów stanowisk, od najniższych po stanowiska kierownicze. Mamy doświadczenie w księgowości, w administracji, w działach sprzedaży, w działach sprzedaży w różnych branż. IT, finansowe, nieruchomości, więc no, uważam, że proces rekrutacyjny jest tożsamy w każdej branży, tylko trzeba się mocno w niego zaangażować, pracować blisko z klientem. Staramy się pracować w takich odstępach nie większych niż tydzień, czyli w ciągu tygodnia klient ma dowiedzieć się to, czym jest, co dla niego zrobiliśmy, w jaki sposób działamy. Klient autoryzuje wszystkie nasze materiały. Żadna agencja, myślę, tym się nie dzieje, bo uważają, że to jest wiedza tajemnicza. My uważamy, my jesteśmy agentem klienta na rynku, więc klient musi wiedzieć, w jaki sposób działamy i go przedstawiamy. I to jest jakby jedna z usług. Drugą z usług jest podstawa employer brandingu i podejście do tego, żeby w ogóle założyć strategię employer brandingu, poznać w ogóle wartości, ale jesteśmy na poziomie małych, średnich klientów doradztwa. Nie działamy jak większość agencji employer brandingowych na dużych kontraktach, gdzie realizujemy całe strategie. Następnie interim management, od którego odchodzimy, czyli wejście do klienta i praca bardzo blisko z klientem, dlatego że to jest bardzo czasochłonne i utrudnia nam realizację naszego kursu. No i czwarty obszar, jesteśmy premium associate partnerami narzędzia asystentowego Predictive Index, które potrafi zwiększyć efektywność wydawania pieniędzy na rekrutację, na komunikację o 36 punktów procentowych. Jest to dostosowane narzędzie do naszych czasów, czyli względem konkurencji, po pierwsze, sprzedajemy od wielkości organizacji, a nie od ilości asystentów, więc kosztowo jest to zarządzalne dużo bardziej efektywnie. Plus raporty dla pracodawcy, dla menadżerów, czy dla samych pracowników, czy kandydatów są stosunkowo krótkie, a mówią o tym wszystkim, co konkurencja przedstawia na 30 do 36 stron. My przedstawiamy na 2-3 stronach i de facto ta informacja jest rzetelna i wystarczająca. Super, i też myślę, że jest to też takim wyróżnikiem na rynku, gdzie tak naprawdę cały czas jesteście w kontakcie z klientem i klient na bieżąco posiada informacje na temat całego procesu. Jeszcze Jakub, teraz chciałbym poruszyć właśnie temat nowego projektu, czyli Coco Camper. Rozmawialiśmy tutaj o branży HR. Teraz branża karawaningu. I właśnie chciałem zapytać o ten pomysł, bo jest to inna branża. I chciałem zapytać właśnie, skąd pomysł na tą firmę, na wynajem kamperów. Wiem, że też dajecie taką możliwość zainwestowania w też wasz projekt. Więc, no, więc może tutaj zacznę od pomysłu. Skąd właśnie pomysł na firmę Coco Camper? Spontaniczny wyjazd do Szwajcarii na narty. Nie, ja organizuję prywatnie dla znajomych rejs na Mazurach, więc ta przestrzeń jest mi znana, poruszania się na niewielkiej powierzchni, teoretycznie niewielkiej powierzchni. Mój wspólnik, czyli mój szwagier Michał, jeździł na chałupy, no i zawsze marzyliśmy, bo uważamy, że to jest w ogóle marzenie większości ludzi, przejechać się kamperem, bo jak kogoś nie zapytasz, to zawsze marzył, pewnie ty też marzyłeś, żeby się przejechać kamperem albo chociaż chwilę w nim spędzić. No i w momencie COVID-u, w momencie wyjazdu, do możliwości wyjazdu na narty, to takie kraje, które można było obrać, to była Szwajcaria, Ukraina w 2021 roku. No i od pomysłu, że może do jakiegoś apartamentu pojedziemy, może gdzieś tam
szukania rozwiązania, jak chcemy spędzić ten czas, do wynajęcia kampera minęła chwila. Po prostu jeden z moich klientów HR-owych powiedział, mam kampery, pojedź może kamperem do Szwajcarii, spróbuj, poznaj to. No i przez całą drogę, która trwała 17 godzin, rozmawialiśmy na temat tego, że fajnie było mieć wypożyczalnię, masz doświadczenie z tej branży motoryzacyjnej, może byśmy zrealizowali taki pomysł, nie? Mówię, no okej, okay. Wróciliśmy do Polski, 2 tygodnie rozmawialiśmy, pojechaliśmy do jednego z salonów, jesteśmy, no dobra, no to może weźmy jednego kampera, spróbujmy, najpierw będziemy z niego sami korzystać, mamy jakieś tam możliwości, ale zobaczyliśmy, że no ta umiejętność marketingu, sprzedaży, wyjścia szerzej do klienta i tego, że wzięliśmy produkt jakościowy, no bo rynek kamperowy w Polsce jest niewielki. Mimo że twierdzimy, że on urósł, no to w Polsce sprzeda się w tym roku około 2000 kamperów, w Niemczech sprzeda się około 120 tysięcy kamperów, czy we Włoszech, czy we Francji około 70-80, więc nasz rynek naprawdę raczkuje, jest na przestrzeń do rozwoju tego biznesu, ale wiele osób, które otworzyły, już widzimy to, że wiele biznesów, które otworzyły sobie przydomowe wypożyczalnie, myślały, że wystawią posta na Facebooku i znajdą klientów, a to nie jest tak do końca. Na ten marketing trzeba poświęcić sporo czasu. My zaczęliśmy de facto od pierwszego kampera do realizacji pierwszej kampanii w radiu. Zajęło nam to około tygodnia czasu, żeby wyjść z taką kampanią. I też dojść do takich kontaktów, znaczy do kontaktu, żeby znaleźć po sieci kontaktów osobę, która nam pomoże to zrealizować. Poprzez reklamę na Facebooku, zbudowanie strony. Tych kroków wykonaliśmy bardzo dużo w krótkim tempie, co pomogło nam uwiarygodnić się na rynku. No i kolejna sprawa, no mamy strategię, która przewiduje to, że i tak mieliśmy budować koło wodnicy Warszawy, która powstaje, lotówki z Warszawy, Warszawa-Grójec. Mój szwagier miał budować serwis, stąd pomysł na to, żebyśmy budowali serwis kamperów, może z całą sprzedaży, z wypożyczalnią, przy samym zjeździe. Więc u nas ta strategia jest dość dużo bardziej długofalowa, klienci to widzą. Z klientami tworzyliśmy umowy, bo przeanalizowaliśmy cały rynek. Często firmy wypuszczające kampery po prostu kopiują umowy od innych firm, poprawiają je, nie mając wiedzy prawnej. My zatrudniliśmy tutaj kancelarię, która pracowałaby między innymi dla DAF Polska pod kątem aut ciężarowych, więc z bardzo dużym doświadczeniem kancelaria. Poprosimy 3 klientów, żeby nam, którzy realnych klientów, żeby nam pomogli tę umowę stworzyć, bo znają rynek umów kamperowych. No i te wszystkie kroki pozwoliły nam, myślę, zrobić taki mocny start. Plus mi się urodziło dziecko, więc w maju, więc ja w tym czasie wiedziałem, że w kwiecień, maj, czerwiec będę wyciszony na poziomie motywy HR, a i tak będę w domu, a kampery będą pod domem, więc była możliwość tak naprawdę poświęcenia tego czasu dla rodziny, ale też mniejszej identyfikacji w trasie, stąd z HR-ów przeszliśmy do spełniania marzeń ludzi, czy też dalej, czynnik ludzki to jest to bardzo istotne, no bo ludzie to są klienci, to są nasi klienci, ludzie, którzy jadą na wakacje, którzy chcą przeżyć swoje marzenie, swoją przygodę w domu na kołach. Super i to jest bardzo ciekawe, to o czym właśnie wspomniałeś, o takiej długofalowej strategii o sprzedaży, marketingu. Osoby, które no, też zajmują się podobnym biznesem, czasami myślą, że tutaj jedyną formą pozyskania klienta wystarczy zwykły post na Facebooku. Wspomniałeś o całej strategii sprzedaży i marketingu. I też chciałbym jeszcze tutaj zostać w temacie sprzedaży. W jednym z wywiadów wspominałeś o takich wyzwaniach, o takich problemach przedsiębiorców, głównie związanych właśnie ze sprzedażą, bo oczywiście obsługa, jakość jest bardzo ważna, no ale jeżeli nie będziemy sprzedawać, to, no, to nie będziemy zarabiać, nie będziemy zarabiać na podstawowe też koszty, na rozwój firmy. I też bardzo często zadaję to pytanie moim gościom, czy właśnie według Ciebie sprzedaż jest no, taką jedną z najważniejszych kompetencji w naszym życiu? Myślę, że najważniejsze to są umiejętności te społeczne bardziej, czyli jeżeli jesteśmy introwertykami czy ekstrawertykami i to w jaki sposób się poruszamy, w tym jesteśmy samoświadomi, to jest dużo ważniejsze od umiejętności sprzedaży, czy umiejętność słuchania, to, bo jeżeli
te dwa elementy połączymy, to sprzedaż staje się dość naturalna. Jest to ważna kompetencja, ale mamy świetnych informatyków znanych na całym świecie, którzy nie potrafią sprzedać siebie na spotkaniu, ale są takimi specjalistami, że no, każdy bije się, żeby ich zatrudnić, więc to jest ważna kompetencja, ale trzeba wiedzieć, czy jej potrzebujemy, czy jej faktycznie potrzebujemy w danym środowisku, czy jesteśmy z tym zgodni. Jeżeli ktoś nie chce sprzedać, boi się sprzedawać, nie możemy go zmuszać do tego, żeby krzyczał najgłośniej na targu i mówił o tym, co robi, dlatego że no, musimy być spójni ze sobą. Ze mną to podobno jest, tak jestem oceniany, że to jest ze mną spójne. Ja się dobrze z tym czuję, co robię. Więc dla mnie to jest ważna kompetencja. Na pewno, gdybym miał postawić nad tym, żeby jak ją rozwijać, to poza tym, że domykaj sprzedaż, to mówić wolniej, wyraźniej, co się u mnie poprawia. Ale jest to jeszcze obszar, który myślę, że mocno bym mi ułatwił, gdybym nad tym... Praca nad tym obszarem ułatwi mi tą sprzedaż. Odpowiedz na to pytanie. Jest to ważna kompetencja, ale nie najważniejsza, są moim zdaniem ważniejsze związane z relacjami społecznymi. Jest to ważna kompetencja, nad którą warto pracować, jeżeli tego potrzebujesz i czujesz, że chcesz to robić. Super. Jakub, rozmawialiśmy wcześniej o twoich firmach, które świetnie się rozwijają. Motiva HR, Coco Camper. Ja jeszcze tutaj chciałbym może zahaczyć właśnie o kwestię porażek, bo mówiliśmy tutaj o rozwoju, o świetnych sukcesach twoich firm, a chciałem zapytać, czy właśnie w takim życiu biznesowym pojawiły się u ciebie porażki, czy może jednak ich nie było? Nie, jak najbardziej pojawiły się porażki. Podejmowanie czy projektów HR-owych, na które nie mieliśmy czasu albo nie mieliśmy kompetencji, jakie nie było ich dużo, ale się pojawiały. Osoby, które gdzieś zaczęły z nami współpracę, wyszły z tej współpracy niezadowolone. Wynika to pewnie z mojego złego przekazania tego, w jaki sposób pracujemy, nieumiejętności poprowadzenia ludzi. W okresie covidowym, gdzie był ten boom na zamknięcie biznesu i szukanie tych możliwości sprzedaży różnego rodzaju produktów, których ja też gdzieś tam się zaangażowałem. To było tak naprawdę zakupienie towaru, który musiałem wycofać z rynku ze względu na po prostu błędną dokumentację. Całe szczęście nie trafiło to do ludzi potrzebujących, więc tych porażek było na pewno sporo. I to nie jest życie usłane różami, bo są zdenerwowani klienci, którzy na przykład, nie wiem, kandydat pracuje, mimo że okres gwarancji się kończy i, nie wiem, odchodzi po 6 miesiącach, a gwarancja była na 3, to i tak my jesteśmy winni. Albo że kandydat poszedł na L4 po jakimś czasie na permanentne, bo nie wiem, bo nie przewidzieliśmy urlopu macierzyńskiego. To są trudne emocje, więc porażki się zdarzają. Na poziomie HR-owym, na poziomie Campera jest mi to ciężko ocenić, dlatego że tutaj mamy de facto 3,5 miesiąca istnienia, zapełniony sezon prawie kompletnie. Pomysł, jak sprzedawać ten sezon, którego cały rynek nie sprzedaje, czyli wrzesień, październik sprzedają, ale listopad, sezon zimowy. Pomysł na dalszy rozwój, więc poza jedną urwaną anteną i raz porysowanym stopniem od dołu, to nie mieliśmy porażek związanych z produktem, ale porażki są. Są i to jest nieodłączny element każdego przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorca twierdzi, że to będzie usłane różami, to jest w błędzie. I to jesteśmy w błędzie. Nieprzespane noce, szczególnie na początku. Chociaż teraz też się potrafią zdarzyć ze względu na to, że nie wiem, ktoś ci nie zapłacił. Oczywiście ja już zbudowałem sobie gdzieś tam bufor i na poziomie też cash flow dla mojego zespołu jestem zabezpieczony. Pod kątem, ja sobie nie zapłacę wszystkim dookoła, jestem w stanie, myślę, zapłacić, gdzie się zobowiązuje spokojnie do 3-4 miesięcy do przodu, więc też, a w trakcie lockdownu nie byłem aż tak mocno zabezpieczony, więc tego mnie nauczył lockdown. Myślę, że do czego chciałbym dążyć, to przynajmniej 6 miesięcy takiego bezpiecznego cash flowu, żeby móc zapełnić być osobą, za której biorę odpowiedzialność, no bo bycie pracodawcą to jest wzięcie odpowiedzialności za
za osobę, bo jeżeli ktoś pracuje na stałych umowach, ma stały przychód, no to też planuje swoje życie pod kątem domu, ślubu, rodziny, więc są porażki. No, odpowiadając na twoje pytania, były porażki, nie są to same sukcesy i myślę, że eksponujemy sukcesy, bo są prostsze, bo są zrozumiałe, z porażkami ja się utożsamiam, ale pytanie, czy kogokolwiek one interesują. Halo, Jakub, słyszymy się? Tak, ja cię słyszę, przepraszam. Okej, super. Super. Halo, jesteśmy? Tak, jestem. Świetnie. Jakub, no właśnie, bo w większości rozmowach, materiałach, wywiadach bardzo często mówi się o sukcesach, ale zauważyłem, że bardzo rzadko właśnie o porażkach, dlatego o to chciałem zapytać. Jakub, mam jeszcze do ciebie jedno pytanie, bo też w jednym z materiałów wspominałeś, że czytasz książki, ale czytasz je właśnie takimi małymi krokami, czyli dwie strony dziennie, co też mówiłeś, że daje to w przeciągu około 2 książek miesięcznie, więc to jest super. I chciałbym właśnie zapytać, czy mógłbyś polecić właśnie takim młodym, przedsiębiorczym osobom, które właśnie zastanawiają się nad otworzeniem własnego biznesu, może książki, może szkolenia, może jakieś rady od ciebie, które mogłyby pomóc takim osobom? Szkoleń niestety nie odpowiem, bo nie jestem częstym bywalcem szkoleń. Ze względu na to, na mój brak umiejętności skupienia na temacie dłużej, bardziej bym przeszkadzał. Jeżeli chodzi o książki, no to na pewno znaczy mam swoje tytuły, które gdzieś polecam, czy cała literatura Carnegie, czy Robert Kiyosaki, z tych podstawowych takich książek, które warto w swoim życiu poznać, czy Dzieci Szczęścia, 12 aktualnie zasad, które gdzieś przy urodzeniu młodego syna mojego gdzieś to się zapętla. No, czytając dwie strony dziennie, dość ciężko dojść do dwóch książek w miesiącu, to jest bardziej jakby to tak, że dwie strony czytasz jeden dzień, następnego dnia jesteś czytasz więcej, wtedy jesteś w stanie zapętlać do dwóch książek aktualnie. Mi to osobiście nie wychodzi, to jest bardziej pewnie około 5 tygodni, żeby skończyć książkę, to jest tam około 400 stron. Jeżeli chodzi o literaturę, polecam po prostu obserwować ludzi, którzy udostępniają książki. Ja robię tak, że aktualnie, jeżeli widzę gdzieś jakąś książkę, ktoś mi gdzieś ją poleca, jeżeli mi się podoba jej tytuł, przeczytam jej recenzję, jakąś, dowiem się od kogoś, dlaczego ją poleca, to po prostu wchodzę w internet, robię koszyk, tak żeby przesyłka była za darmo, chociaż ostatnio u Marcina Osmana. Zamawiam te książki i one mi się startują. Jakby zrobiłem sobie limit, że jak dojdę do 30, to przestanę robić zakupy. Teraz jest aktualnie około 12 książek w kolejce. Myślę, że może do końca roku nie, ale gdzieś tam w ciągu roku, czyli od teraz do lipca w przyszłym roku, w 2022 roku, przeczytam to i zacznę powoli to sobie uzupełniać, bo to jest jakby bo nie, jeżeli ktoś nie chce czytać o biznesie, o strategiach biznesowych, o sukcesach biznesowych, biografiach, no to do tego nie zmuszę, niech czyta fantazy, bo czytanie pozwala wyostrzyć myślenie, pozwala wzbogacić słownictwo i jeżeli miałbym komuś cokolwiek powiedzieć, no to niech próbuje czytać, jeżeli nie czyta. Jak już zacznie czytać, no to niech zacznie się zastanawiać, jaką chce lekturę czytać. Mnie na przykład powieści nie interesują. Fantastyka mnie nie interesuje. Sukcesy biznesowe mnie nie. Sukcesy biznesowe mnie interesują. I tak samo jak mamy Homo Deus, Homo Sapiens, pana Harariego. Wszyscy są zachwyceni tą literaturą. Mnie na przykład wątek tej religii, omawiania kwestii religijnych i tych wszystkich odwołań do tego spowodował, że ja od tej świetnej lektury polecanej nie byłem w stanie przez to przebrnąć, jakby w pełni skupiony, więc wybierajmy, czytajmy, wybierajmy to, co dla nas jest dobre. Super, także Jakub, to było już moje ostatnie pytanie, także bardzo chciałbym ci podziękować za przyjęcie zaproszenia i za dzisiejszą świetną rozmowę i podzielenia się takimi fajnymi, ciekawymi wskazówkami i też twoją historią. Także bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Również dziękuję. Pozdrowienia dla twoich widzów, rozwoju kanału i do miłego usłyszenia, zobaczenia.
Super, również dziękuję, a Was kochani zapraszam do kolejnych materiałów, gdzie będziemy rozmawiać z praktykami biznesu, przedsiębiorcami. Także trzymajcie się, miejcie dzisiaj dobry dzień. Hej.